Witajcie drodzy, kolejny odcinek klasycznej przygody. No i nie mogło jej zabraknąć. Więc klasyczne BMW serii 3, model E30 w wersji dwudrzwiowej, czy też wersji coupé. Ta seria występowała w wersji właśnie tej dwudrzwiowej, czterodrzwiowej i kombi. I kabriolet. A tu mamy właściciela tego auta. Witaj, Rafał. Po raz ponownie w klasycznej przygodzie. Rafał, możesz opowiedzieć coś o tym samochodzie? W jakich to latach było produkowane? No, pierwszy model 323 został wypuszczony już pod koniec 81 roku. I od razu 323 był? Tak. No, no byłem przeważnie najpierw te modele topowe, można tak powiedzieć. Prezentuje, później słabsze wersje się pojawiają. Niektórym może się wydawać, że 82 rok. No ale nie. To jeszcze były czasy tego rekina E21, tak? Jeszcze E21 to był do 84 roku, w tej najsłabszej wersji 315. Czyli na podwójnych lampach przednich, tak? Nie, na pojedynczych. Na pojedynczych, tak, bo pojedyncza lampa była w słabych tych silnikach czterocylindrowych, a cztery lampy były w sześciocylindrówkach. Czyli prezentacja E30 w tej wersji dwudrzwiowej, którą widzimy, tak. To jest końcówka roku 81. 81 rok, czyli zobaczcie, 39 lat upłynęło od prezentacji tego modelu w takiej wersji, na tej wąskiej lampie z tyłu, tak? Tak, z tym, że ta wąska lampa na początku trochę się różniła od tej ostatniej wąskiej lampy pewnymi detalami, to znaczy inny był pas przedni, inne halogeny, ta dokładka pod przednim pasem była trochę inna, ale to były takie tylko kosmetyczne różnice. No i jeżeli chodzi o wnętrze, no to tam z tyłu inne mocowanie pasa było w tej starszej karoseli. Poczekaj, a w tej wersji przedliftowej, powiedzmy, do którego roku był produkowany E30? Najpóźniej było cabrio chyba do 89 roku. I później 90 to już szeroka lampa, tak? Szeroka lampa wyszła dokładnie we wrześniu 87 roku. Aczkolwiek wąska była dalej produkowana, tak jak mówiłem, cabrio i M3 do końca produkcji było w wąskiej lampie. O proszę, to nie wiedziałem. No trochę by dziwacznie to M3 wyglądał z szeroką lampą. No faktycznie. Szczerze powiedziawszy. A M3 do którego roku? Strawić. Było produkowane? M3 to chyba do 91, jeżeli dobrze pamiętam. No to już M3, E36 wychodziło zaraz. Chociaż czy... Nie wiem, czy się nie mylę, czy nie 92. Chyba 92 ostatnie modele wychodziły. Jeszcze w DTM-ie w 92. Czyli roku, pierwsze M3 to jest właśnie w tym nadwoziu, tak? W E30 tak, pojawiło tak. Się no, pierwsze M3. No, ono bazowało na wąskiej lampie, bo premiera tego samochodu była wtedy, kiedy była jeszcze wąska lampa, czyli 85 rok. Tak samo tych modeli z silnikiem 2,5 litrowym. Premiera też była w 85 roku. Także BM-ki z napędem tej E30, z napędem na 4 koła. No właśnie, powiedz, a jakie tu silniki były w tych modelach w E30? Podstawowy 1.6 pewnie, tak? 1.6 w E30 pojawił się dopiero w 87 roku chyba. A wcześniej jaki był? Nie pamiętam, czy 8? Nie, w 87 była 318, później była 316 dopiero, M40. Wcześniej był silnik 1.8, najpierw na gaźniku dwugardzielowym, później był gaźnik elektroniczny, taki jakby, taka jakby namiastka wtrysku. No i silniki 1.8, M10 na początku z wtryskiem, to chyba były dwa rodzaje z tym wtryskiem elektronicznym. Ale w podstawowej wersji 30 z jakim silnikiem występowała? Podstawowa to była 1.8 na gaźniku. 1.8? Tak, 316. I dopiero potem przed 1.6? Tak. A proszę.
tym, że 316 chyba pod koniec produkcji była, nie wiem czy dobrze pamiętam, czy miała silnik 1.8 na wtrysku. A powiedz, prezentowany egzemplarz, z którego roku pochodzi i co on takiego ma, że on ma takie poszerzenia na bokach? Co to w ogóle jest? Z którego roku? No to jest... To jest ciekawe pytanie. No to jest, można powiedzieć, własna konstrukcja. Tu wiele elementów pochodzi z wielu lat produkcji. Generalnie jest to 87 rok. 87 rok, 33 tak. Lata. A dlaczego ona ma takie poszerzenia? Czym to się... Oficjalnie jest to 325E, ale niestety samochód przeszedł. Nie wiem, czy niestety albo stety. Możliwe, że niestety przeszedł modyfikację polegającą na zamontowaniu napędu na 4 koła z BMW 325X. To są poszerzenia standardowe w 325X, ale w szerokiej lampie, dlatego tam tył trochę tak wygląda, jakby to lekko nie pasowało, aczkolwiek no, moim zdaniem jeszcze ujdzie. Czyli to jest 325iX? Tak. Czyli pierwszy model BMW. Technicznie jest to 325iX. Z napędem na 4 koła. Pierwszy model BMW po wojnie z napędem na 4 koła. O proszę, to prawdziwy klasyk. I on fabrycznie wychodził z takimi poszerzeniami? Nadkoli, tak, z tym, progów? W wąskiej lampie te poszerzenia trochę inaczej wyglądały. Tak jak wspomniałem, to są poszerzenia od szerokiej lampy. W wąskiej były takie przytłoczenia na tych listwach progowych i one były takie bardziej kanciaste. Czyli te są bardziej obłe. Te są bardziej takie zaokrąglone jakby. Ale no, te bardziej mi się podobają. Jakoś nie ten... Miałem okazję kupić takie od oryginalnej tej 325X, ale te jakoś bardziej mi się podobały. Chociaż wtedy jeszcze nie wiedziałem, że nie będą pasowały na tył tak jak miałyby pasować. Felgi są też jakieś sportowe? To... Felgi to są MIM 7,5x15. O, to znane z rajdów felgi, tak? No, firma Techno Magnesia produkowała dla... firmy, to znaczy dla firmy Prodrive. Firma Prodrive montowała felgi Techno Magnesio 8x17 w swoich samochodach rajdowych, które swego czasu startowały w Mistrzostwach Świata i Europy. No ja się też skierowałem tym, żeby to miało jakieś takie powiązania. Czyli mówisz o M3, która tak, jeździła w rajdach, tak, po prostu tylnonapędowo. Szukałem konkretnych już takich felgi. Przygotowywana przez Prodrive. Tak, ta M3. Tak. Ten Prodrive, który później, słuchajcie, przygotował, chyba najbardziej znany jest z tego, że Subaru do Mistrzostw Świata. Pierwsze zwycięstwo w Mistrzostwach Świata to było BMW M3 w rajdzie Korsyki. Który rok, pamiętasz? Bernard Begin, 87 rok. Czyli zaraz jak powstała M3, od razu. No tak jak zostało homologowane, można powiedzieć. Ten spoiler to jest też atrybut X-a? X-ie on był standardowo i w 325 to był jako standard, w tych niższych modelach był za dopłatą montowany. A w tej wersji przed 89 roku, pomijając wersję M3, która była, miała szersze błotniki, wiadomo, to był zupełnie inny samochód, najmocniejszy silnik jaki był w tym modelu przed liftem? Jeżeli chodzi o taki standardowy samochód BMW, no to był ten 2,5 litra, 171 koni. Czyli ten silnik, który jest w tym samochodzie? Tak, aczkolwiek no, w RPA były takie konstrukcje jak 333i z silnikiem od siódemki. V30? Tak. Seryjnie sprzedawane? Z tym, że to był tylko model z kierownicą z prawej strony. Seryjnie na RPA. I był jeszcze 325i z silnikiem 2,7 Alpiny, który powstał specjalnie, żeby konkurować z kadetem GSI 16V w wyścigach, bo standardowe BMW nie dawało mu rady. O proszę. W grupie A. Mówisz o wyścigach tych brytyjskich? Nie. Mówię o wyścigach w RPA. A w RPA też? Południowej Afryki. Tak. A powiedz, Rafał, skąd u ciebie taka znajomość tego, co się działo w RPA? No, staram się
chłonąć wszelkie informacje jakieś takie związane z BMW i sportem, przede wszystkim samochodowym, bo to było inspiracją moją największą, jeżeli chodzi o zainteresowanie BMW-kami. No także budowa tego X-a, no to też było powiązane z rajdami jakimiś tam amatorskimi. No dobra, to po kolei. W moim przypadku. Widzimy tutaj nakładki na pedały OMP, kierownica Momo. Tak. Skrzynia ręczna, chociaż była W30 dostępna automatyczna. Był automat. Z tym silnikiem też? 2,5 litra? Tak, tak, tak. Jeszcze była skrzynia sportowa z jedynką do tyłu, też montowana w czteronapędowych BMW. Getrak? No, wszystkie te są Getraka, no. Skrzynie. Te w tych dużych silnikach. Później ZF, właściwie CF, mówiąc po niemiecku, montował też skrzynię, no ale jeżeli chodzi właśnie o ten model, no to była jeszcze skrzynia ta sportowa. Dodatkowo były skrócone przełożenia na 391, także ten samochód już konkretnie się zbierał. Ten ma niestety zwykłą skrzynię i 364 przełożenie. Po lifcie wychodziły standardowo 373 dyfry w X-ie, w 2,5 litrówce. No dobra, to skoro mówimy o mechanice, to zobaczmy, jak wygląda ten silnik. Rzędowa szóstka, podejrzewam. No, standardowa szóstka. Z tym, że no, żeby tą szóstkę z tym napędem zamontować, trzeba było trochę ten samochód tutaj przerobić. Czyli tak, charakterystyczne po otwarciu maski dla X-a, dla wersji z napędem na 4 koła, bardziej pionowo stojące kielichy, no tak, zawieszenia. Te kielichy w stosunku do kolumn, praktycznie kolumny są utrzymywane pionowo, one są chyba delikatnie przesunięte tam kilka dosłownie stopni. To wzmocnienie to chyba sam zrobiłeś? Tak, wzmocnienie robiłem sam, tak szybko kiedyś. Kiedyś szybko, spontanicznie zostało wykonane. Silnik, jaka tu jest moc? 171 koni. Z tym, że tak jak mówiłem, trzeba było wszczepić te kielichy w nadwozie standardowego BMW, które posiadało kielichy pochylone. No i następne takie przeróbki to było przedłużenie podłużnic, żeby można było belkę przedniego zawieszenia przesunąć o jedną śrubę do przodu. Bo tutaj w przeciwieństwie do standardowego silnika, silnik X-ie miskie ma zamontowaną z tyłu. Mniej więcej tak jak, czyli tak jak w 36. Tak. Mhm. I, no i tak jak w Z1, bo kilka elementów z X-a pokrywa się z tym, co było w Z1 montowane. Między BMW innymi, Z1. Tak, między innymi rozwiązanie z tą miską. Sworznie. To te, co miały krótkie, drzwi opuszczane, tak? W progi. Krótkie sworznie, tak. Ten model. Krótkie sworznie, wiem, że coś tam jeszcze było w tym wspólnego z Z1. Czyli Rafał, miałeś kiedyś, krótko mówiąc, oryginalnego X-a, tak? No, który niestety uległ wypadkowi i został mi napęd z tego samochodu i zawieszenie. I zaadoptowałeś nadwozie z 325E tak. Do wersji X, czyli tak, widzę, że to kielichy nad... Szkoda było tego napędu się pozbywać, zwłaszcza, że no nie pojeździłem jeszcze tym samochodem tak, jakbym chciał wtedy. I no to dla malkontentów powiedz, po tej przeróbce ile już lat? Po przeróbce minęło. Będzie około 15 lat. Słuchajcie, 15 lat po przeróbce człowieka, który garażowymi metodami przerobił zwykłe BMW tylnonapędowe 30 na wersję X. No miałeś ten no plus, że miałeś nadwozie, jak tak? Jak mam drugie nadwozie, czyli wszystkie nie było części, to taka przeróbka to nie jest dla jakiegoś takiego prawnego człowieka z pewnymi umiejętnościami problemem. Słyszeliście to? Jak mam drugie nadwozie, to taka przerówka nie jest żadnym problemem. Trzeba zamontować tylko kielichy, przedłużyć podłużnicę, zamontować poszerzenie tunelu, bo ten tunel trochę jest szerszy z racji tego, że tam jest rozdzielacz napędu i z lewej strony... Czyli tunel też trzeba było przerobić? Tak, bo tam z lewej strony wał napędowy idzie do przedniego dyfra. To on tutaj jest trochę poszerzony z tej strony. Jest taka blacha jakby poszerzająca standardowo. Ale to miałeś z tamtego nadwozia. Tak, z tamtego wyciąłem. To taka jest jakby nakładka, jest normalnie wycięta w standardowym, tak jakby powiedzmy nadwoziu, jest taka blacha dołożona. Ja tą blachę wyciąłem, zamontowałem tutaj.
Z tylnym zawieszeniem nie było problemu, bo tylne zawieszenie jest takie samo. Tutaj widzę też pełny komputer. To znaczy, no to można to nazwać komputerem, aczkolwiek jest to check control tylko. Aha. Czyli on tylko sygnalizuje awarię jakieś. Sygnalizacja, jak coś się dzieje z jakimiś tam światłami, poziom oleju albo poziom cieczy chłodzącej, jak spadnie. Jakaś żarówka się przepali, no to wtedy wyskakuje komunikat w postaci świetlnej. Ależ to ładnie pracuje, rzędowa szóstka. No te szóstki... Otwórzmy jeszcze maskę. Zobaczcie, jak to pięknie pracuje. Szóstki 12-zaworowe mają trochę inną pracę niż 24. Tak, bo w odróżnieniu, słuchajcie, od tego silnika 2,5 litra, który był prezentowany w BMW 5C34, tutaj mamy głowicę o 2 zaworach na cylinder, tak, tak. A nie o 4, tak jak tam. Rozrząd jest paskiem napędzany. Tu jest pasek? Tak, w przeciwieństwie do tamtego, tam jest łańcuchem. A Rafał, czy te napędy działają? Działa wszystko. Wszystko działa, samochód jeździ, przyspiesza, jak czteronapędówka. Jaki tu jest rozkład mocy, jeśli chodzi o przednią, tylną? 64 chyba na tył i 36 na przód. Dodatkowo z tyłu szpera wiskotyczna. 36 na 64. I co ta szpera robi? No to jest blokada mechanizmu różnicowego. Ale tył tylko, tak? Tak, do 100% potrafi się zacisnąć, w zależności od tego, jak długo trwa ta różnica pomiędzy obrotami kół. W przeciwieństwie do takiej szpery mechanicznej, no to wiadomo, tam jest ustawione blokowanie, które się nie zmienia. Tu jest blokada zmienna, tak jakby. Ale czy to jest włączane jakoś z miejsca kierowcy, czy to się mechanicznie dzieje? Nie, to jest automatyczne. Na zasadzie czegoś takiego jak wiatrak przy chłodnicy, który też na pod... Jak wiskoza. Tak, jak ta wiskoza. No to też są wiskozy takie, które pod wpływem temperatury, pod wpływem tarcia się zacieśniają bardziej. No samochód czteronapędowy zachowuje się jak czteronapędówka, no w tamtych czasach... Była jakaś konkurencja dla niego w tamtych czasach? No takimi konkurencyjnymi samochodami to była Lancia Delta Integrale, Toyota Celica, Audi Quattro. O proszę. Co tam jeszcze można wymienić? Mazda 323. 1, 6, no tak, bo 87 rok to już Celica czwartej generacji, tak. Weszła ta, którą Carlos Sainz zdobył w 90 tak, roku Mistrzostwo Świata. No i ten samochód też miał pewne sukcesy w rajdach, aczkolwiek BMW nie było zbytnio zainteresowany tym, żeby ten samochód w rajdach promować. Aczkolwiek był taki przypadek, że w grupie N, dokładnie N4 w rajdzie Monte Carlo w 88 roku François Schoch zajął pierwsze miejsce. W grupie N i szóste w generalce. Pamiętam ten... Był nawet lepszy niż Audi Quattro wtedy, N-kowe. W Mistrzostwach Europy na początku lat 90. Bosch chyba jeździł BMW-ką. No ale to było N3 E30 z ProDrive'u. Tak. Takie konkretnie zrobione. No i... Patrick Snyers, tak, on był Bastos, mistrzem, tak? Mistrzem Europy i mistrzem Belgii był BMW N3. Do tej pory w Belgii jest to popularny samochód. Ciekawe, dlaczego w wersji M3 nie wprowadzili tego napędu, co Rafał? No, tak jak mówię, no BMW nie było zainteresowane rozwojem tego. Z tego co wiem, ProDrive jakieś tam sygnały wysyłał do BMW, że mogliby ten samochód jakoś odpowiednio przygotować do tego, żeby był konkurencyjny w A-grupie. Czyli napęd masz na myśli? Nie, no całościowo w A-grupie, żeby był konkurencyjny dla wcześniej startujących samochodów, a więc Lancia, Toyota, Mazda. No tak, Mazda 323 Turbo tak. Jeszcze przecież była. No ale niestety BMW nie był zainteresowany. No ale za to w wyścigach, słuchaj, 30. Z Mercedesem 190 no to już i Alfa Romeo 155 brylowało. O N3, chociaż wcześniej, zanim N3 się pojawiło, było 325 tylnych napędowych w wyścigach. W DTM na przykład. Wygrało? No tam pewne sukcesy były, no ale to nie było tak spektakularne jak później z M3. No dobrze. Rafał, jakby ktoś chciał kupić
No 325 iX to słuchajcie jest cukierek, teraz bardzo drożeje ten samochód. Ale może jeszcze można kupić. On był w wersji nadwoziowej jakiej X? Dwudrzwiowa, czterodrzwiowa i kombi. Czyli tylko w kabrio nie miało napędu. No proszę. No ewentualnie jak może jakieś tam krótkie serie Bauer Cabrio. Te takie wiesz. Bauer. Tak. To też z napędem na cztery koła? Z dachem takim może. Tak. Może ktoś tam sobie zażyczył, żebym przerobili, ale to nie jestem pewien, czy się decydował na coś takiego. Do którego roku produkowano E30? Kombi chyba do 94 roku. A te nadwozie trzydrzwiowe? Pierwsze 36-91 chyba, tak? 90 albo 91, nie pamiętam dokładnie. No jakiś przełom roku. 90. 90-91 to jest ostatnie lata produkcji E30. Słuchajcie, model bardzo ceniony, produkowany blisko 10 lat. Biorąc pod uwagę nadwozie kombi, to nawet ponad. Bardzo udany. Bardzo popularny na całym świecie. Praktycznie na każdym kontynencie ten serię 3 można było zobaczyć. Jeśli pamiętacie serial Beverly Hills na początku lat 90. No to właśnie jedna tam z koleżanek jeździła właśnie taką wersją 325 Cabrio, tak? Tak, pamiętam. Niektórych to inspirowało do zakupu BMW nawet. Znam jeden taki przypadek. Aczkolwiek nie była to kobieta, a mężczyzna, który kupił E30, inspirowany właśnie tym serialem. Tak, Rafał, a teraz tak, kupując E30, nawet powiedzmy normalną 318 czy 320, na co warto zwrócić uwagę przy tym modelu? Ma jakieś takie newralgiczne... Newralgicznym zawsze takim, można powiedzieć, punktem jest to, kto ten samochód posiadał. Jeżeli jest to samochód, który był w rękach jakiegoś małolata, no to wiadomo, co tam z nim będzie. Czyli serwis przede wszystkim, tak? Wymiana oleju w takim silniku sześciocylindrowym. Co nie, ile byś polecał tu? Tam zalecane jest chyba co 15 tysięcy. A według ciebie? Czy 7,5? Już nie pamiętam dokładnie. Nie no, tak według mnie, no to przy tych przebiegach, co ja robię. Raz w roku. To mniej więcej raz w roku się robi. A jaki olej tutaj lejesz do tego silnika? No w tej chwili jest to mineralny Castrol, chyba GTX. A jakie BMW zalecało? No od mineralnych do półsyntetyków chyba. Czyli syntetyk nie do tego silnika? Też można wlać. No aczkolwiek nie jest jakiś ten olej właśnie syntetyczny wymagany z racji tego, że to jest mechaniczna regulacja zaworów, także one nie są... Czyli na szczelinomierz? Tak, nie są jakoś tak wrażliwe na jakieś tam gorsze. Bo ten silnik pochodzi z którego roku? Jakości. No te silniki zadebiutowały w 77 roku. 77 rok, w jakich? Tak. W piątce? W trójce chyba, albo w piątce. Albo równocześnie, nie wiem dokładnie. Wiem, że zastąpiły czterocylindrowe te dwójki. No pierwsze chyba były te dwulitrowe, te silniki M20, bo 2,5 wtedy był montowany M30 w piątkach. Także debiut to była dwulitrówka. Ciekawa faktura, słuchajcie, jeśli chodzi o taka krata. Ale ładnie to wygląda, no małe jakieś no przetarcie, takie, ale... Takie nawiązujące delikatnie do M3 można powiedzieć. Kierownicę też mam M-Technika drugą. Także w każdej chwili mogę wymienić. Ta jest na razie tak tymczasowo zamontowana. 32i, 323i. 320i, 323i. A powiedz, jak jeśli chodzi o blacharkę, progi, podłogę, na pewno E30. Tutaj akurat jest przykryte, no tu to wszystko. W tych punktach podparcia rdzewieje. Przede wszystkim. Czyli pod nogami kierowcy. Po lewej tam stronie. Podłoga. Tutaj jak jest ten podnóżek. Z prawej strony tak samo. Tam gdzie jest to załamanie między podłogą a tą częścią pochyłą. Czyli dobrze było, jak kupujecie taki samochód, rozebrać nawet tutaj kawałek tej tapicerki, prawda? I zobaczyć, jak to wygląda. No ale to już widać od spodu, jak się nawet... Jak się no nawet najlepiej od spodu oczywiście, tak. Jak macie możliwość zajrzeć. Dalej? Tylne zawieszenie, tutaj mocowania wahaczy. Nie, to jest dosyć solidnie zrobione. Bo tu pamiętam 36 kiedyś mnie
sam skręcał. Chociaż w tym, jak są progi porzewiałe, to tam może to boczne mocowanie się urwać i wtedy się może też wyrwać ten stworzeń, który mocuje całe zawieszenie. No i taki newralgiczny punkt w bagażniku jeszcze przy akumulatorze i przy to zobaczmy. Wnęki. Tutaj widzę hamulce tarczowe, czyli to jest standard modelu w 320. Tak, tutaj pod wykładziną i tutaj pod akumulatorem. Takie są newralgiczne punkty. A i akumulator oczywiście z tyłu. Akumulator z tyłu, tak, jest montowany standardowo w tym modelu. No wiadomo, tam przód jest ciężki, żeby zmienić ten rozkład masy trochę, przerzucić na tył. Tutaj z tyłu jest oryginalny, chyba nic tu nie było robione, tak, co? Tak, jest oryginalny. To jest wszystko fabryczne. Peryferia oryginalna jest w całkiem niezłym stanie, jeżeli chodzi o 30. Nie było tutaj... O proszę, tu nawet jest BMW. Nie było przy niej na spoilerze, słuchajcie. Znaczy, no nie była naprawiana, nie była malowana, jeżeli chodzi o całą tą skorupę. Bo na przykład drzwi, no to już są z innego samochodu. Mogły mieć różną historię, ale chociaż też nie są chyba jakoś tak... Rafał, jesteś bardzo charakterystycznym właścicielem samochodu z początku lat 70. i 80. w Polsce. 70. Tam składano samochody, z czego się da. Ale to co, ona była malowana? Ty ją malowałeś? Czy taki nie. W tym kolorze ci się udało dostać te drzwi? Nie, udało mi się kupić takie graty, które połączyłem razem. Jedynie maska, coś tam z maską. A co tu się działo? Ktoś tu próbował zdejmować listwę chyba nieudolnie, tak, co? Tak, to jakiś poprzedni właściciel nie wiedział, jak to się zdejmuje, no, ale tu najpierw trzeba zacząć od odkręcenia śrubek, które się znajdują pod osłoną słupka. I dopiero zaczynamy wyciąganie tej szyby po uszczelce od zewnątrz, znaczy od wewnątrz. Od zewnątrz to nic nie da pod uwagę. Ona ma uchylane szyby czy nie? Nie. Nie, nie ma. A była opcja uchylane? Była, tak. Była. No tutaj lakierniczo widzicie, już czas to zrobił swoje. Lakier bezbarwny już się poddał. Czyli generalnie cały samochód jest do lakierowania, tak, żeby go zrobić na lale. Doły przednich błotników też. No przednie błotniki to lecą tak standardowo, jak standardowo BMW, jak to w na BMW. Dole. Czyli E30, E36, tak. E34, E32. Czyli wersja X miała, jeśli chodzi o hamulce, tarczę przód-tył. Tak, tarczę przód-tył, ABS. Z tym, że ABS był bardziej taki już rozbudowany pod tym względem, że obsługiwał tak jakby napęd na cztery koła. No, samochód z napędem na cztery koła trochę inaczej hamuje niż z napędem na jedną oś, potrafi zarzucić tyłem. No i ten ABS tak został skonstruowany, żeby to zminimalizować, aczkolwiek nie za ciekawie z tym ABS-em mi się jeździło, tak żeby odłączyłem. Czy przedni zderzak jest też charakterystyczny dla wersji przedliftowej? Znaczy, no w tych wszystkich wąskich lampach taki sam występuje. A później? W tej wszelkiej lampie? Plastikowy, taki konstrukcyjnie zbliżony do 34, czyli ten belka. Czyli już bez tych chromów? W środku, tak. O. Był malowany. Czyli słuchajcie, szukajcie wersji. W chorobach tylko wąska lampa. Czyli wąska lampa od roku produkcji? No, przyjmijmy, że 82, bo te 82 rok to, do 80... to są praktycznie białe kruki już. Siódmy, tak? Tak, 87 do sierpnia 87. Ten konkretny model z 87 roku pochodzi, jeśli chodzi o nadwozie. No i X był produkowany w jakich latach w tym nadwozie? Czyli na pewno 4 lata. 85 do 87, 87 chyba do 90. 90. Tutaj widzimy, Maska też miała jakąś małą przygodę. Generalnie ta szpachla jest oczywiście do zerwania. Już bardziej nie pokazuję. Wyprostowanie. Ewentualnie jeszcze taką maskę jeszcze można kupić nową. Ustań najlepiej tak z odległości. Nie no, każdy samochód, tak, słuchajcie, ma swoją historię. Ten też. To jest historia właściciela, pasjonata sportów motorowych.
No i jest samochód, który jest w pełni sprawny, tak, Rafał? No tak. Jeśli chodzi o silnik, skrzynię biegów, napędy, hamulce, wszystko w tym samochodzie działa. Jedyne co psuje wizerunek, no to...